oszust, chroniczny kłamca Tusk wychodzi teraz i ma czelność mówić o babciowym. Człowiek, który swoją siłą polityczną inspirował akcję Zabierz babci dowód, bo ma prawo myśleć inaczej niż proniemiecki Tusk. Ten, który nazywał starsze kobiety moherowymi beretami, poniżając w ten sposób, próbując stygmatyzować społecznie, ten oszust próbuje teraz nam powiedzieć, że on zadba o babcie. No po prostu wilk w niemieckiej skórze. Co więcej, reparacje, Via Carpatia to nie jedyne przykłady. Co chroniczny kłamca Tusk mówił na temat przekopu Mierzei Wiślanej? Nie da się. Nie przekopią. Imposybilizm nieudacznika Tuska. Nic nie potrafi dwie lewe niemieckie ręce. Mierzeja przekopana. Dziękuję bardzo. Mur na granicy? Nie da się. Nie da się zbudować muru na granicy i chronić Polaków przed nielegalną imigracją organizowaną przez Putina za pośrednictwem Białorusi. Są na to dowody. Nie da się. Da się, panie Tusk. Mur stoi. Teraz mówi CPK? Po co nam CPK? Przecież mamy lotnisko w Berlinie. To też usta Platformy. Nowe? No niestety nie ma, bo jeszcze nie skończyli, jak wygląda na to, że nie skończą. My będziemy jeszcze przed nimi. Po co nam CPK? Po to, aby Polska była liderem Europy. Po to, abyśmy zbudowali silny naród. Bogaty, zamożny, dumny, który wchodzi na salony Europy z podniesioną głową. Który mówi, niosę za sobą tradycję Kopernika, Jana Pawła II, Marii Skłodowskiej, Jana III Sobieskiego. Ponad tysiącletnią tradycję. Parlamentaryzm. Niesiemy za sobą dumę Polski i naszych przodków. Dlatego ten, kto mówi z jakiej paki, chyba nie myśli po polsku.